No to na 3, 2, 1. Zaczynam. Witam, słuchacie podcastu, katalog głupoty. Eee, wszystko tutaj jest głupie. Ja jestem głupi, historie są głupie. Nigdy się niczego nie uczymy z historii, ale wiecie, kto nie jest głupi. Kto? Nasz dzisiejszy towarzysz niedoli. Niedźwiedź, jej, witaj Niedźwiedziu. Cześć Mateuszu. Się nie bardzo się cieszę, że tu jestem i bardzo się cieszę, że mnie tu zaprosiłeś. Opowiadałeś mi, że to będzie bardzo lekki, przyjemny temat, że w zasadzie same pluszowe. Słodkie, różowe tematy będą, nic nic żadnych kontrowersji, zero żadnych ciężkich tematów. I w zasadzie jedyna moja rola tutaj. Ja dzisiaj jestem tylko po to, żeby mówić. o, jaki słodziak! Także nie mogę się doczekać tej, tego czasu z tobą. Tak jest. Dzisiaj będziemy. Zaczniemy w ogóle od takiego takiego słodziaka, co się nazywa Grzegorz Brown. O. Wait, what? Mój, mój, mój ulubiony słodziak, ten, ten uśmiech, ta broda, aż chcę go tak, tak pomardać po bródce. Tenże pan w 2020 roku zamieścił na YouTubie film pod tytułem Antyantysemityzm, oh. czyli nowe protokoły mędrców Syjonu. I udokumentował w nim swoją reakcję na konferencję Koniec z antysemityzmem. Z udziałem przedstawicieli środowisk żydowskich oraz europejskich polityków. Owocem prac tej konferencji był dokument zawierający rekomendacje dla instytucji rządowych i pozarządowych w kwestii zapobiegania antysemityzmu, i Braum tak yy, słodko, jak to taki słodziak, yy, podsumował swoją ocenę tego tekstu. Cały ten dokument, myślę, że bez popadania w przesadę, no, mogę to nazwać nowymi protokołami mędrców Syjonu. Tylko tyle, że ci mędrcy teraz nie anonimowi, ale pod własnymi nazwiskami właśnie ten wielki projekt cenzury, totalitaryzmu i wielki projekt szerzenia kultu, fanatycznego kultu próbują wprowadzić. No, jak coś takiego się słyszy, to się nasuwają pytania co to za protokoły? Co to za mędrcy? Co ten człowiek ma w głowie? A, mi się i tęcze. W ogóle to chciałbym właśnie zacytować e, poetę Nieufajnie, do Koledze a propos <noise> tych słodziaków. Nie, nie, będzie miło. No, e, w ogóle zanim, może zanim przejdę, przejdę do wyjaśnienia, bo mam tutaj taki cytat z polskiego wydania e, protokołów e, z 1925 roku, który nam nieco przybliży, czym te protokoły są, ale zanim do tego przejdziemy, może e, powiedz Niedźwiedziu. Czy właśnie coś wcześniej słyszałeś o tych protokołach? Czy są ci znane? Co w ogóle ci przychodzi do głowy, jak słyszysz taką wypowiedź? Słyszałem o tych protokołach niedużo. Mhm. Kojarzy mi się z mitami w zasadzie o Żydach i, może tak powiem, e retoryką polityczną, budowaniem kapitału politycznego na niechęci do jakiejś grupy społecznej. Wtedy kiedyś to byli Żydzi, a bliżej naszych czasów to LGBT, ale retoryka pozostaje podobna. I w mhm. zasadzie instynktownie to, to z czymś takim bym połączył, te protokoły. Mhm. A jak już Braun wchodzi do równania, no to tym bardziej. No tak, to generalnie dobre, dobre tropy bardzo dobre tropy. A właśnie zastanawiałem się tak nad, nad wprowadzeniem, i jedna z opcji, nad którą myślałem, to, to spytać Cię, co myślisz o antysemityzmie? Jesteś za czy przeciw? Ale uznałem, Szymu, że może. To niebezpieczne, e, bo by się to właśnie To właśnie byłoby zbyt niebezpieczne. No, Niedźwiedziu, to fajnie się z Tobą kolegowało, a teraz <noise> No to cytat. Przeczytanie książeczki niniejszej, wiele myśli każdemu nasunąć musi. Spróbujmy zastanowić się nad jej treścią i wysnuć wnioski, które z niej wypływają. Pomijając tę okoliczność, że w oświetleniu podanych tu 24 protokołów z posiedzeń mędrców Syjonu wiele niezrozumiałych faktów z przeszłości staje się zupełnie jasnymi, jako konsekwencja czynników pierwej dla nas nieznanych, książka niniejsza posiada znakomitą wartość jako klucz do rozwiązania całego szeregu zagadek współczesnych. Przyczyny i cele olbrzymiej wojny, która wstrząsnęła wszystkimi niemal lądami, rozwój bolszewizmu w Rosji, ruch spartakusowski w Niemczech, nawet poszczególne klauzule traktatu pokojowego wszystko to znajduje uzasadnienie, wszystko staje się wynikiem logicznym poczynań owej tajemniczej dłoni, która losami świata kieruje. Dłoń ta to Żydzi. Coś, co mnie fascynuje, to to, że. Ja nie jestem pewien, czy to jest cytat z tej książki, czy to jest cytat z Brauna. To jest y, dokładnie cytat z komentarza, z przedmowy do polskiego wydania y, protokołów. Więc no, to nie jest sama treść protokołów, tylko ktoś, jakiś polski wydawca y, Proto Brown. uznał za stosowne takim komentarzem to opatrzyć. Protokoły, jak y, można się już w tym momencie domyślić, to antysemicki tekst. I to fałszerstwo, to dokument sfabrykowany, przeszło wiek temu w carskiej Rosji, zostały rozpowszechnione na całym świecie, i za ich pomocą spopularyzowano teorię spiskową o Żydach rządzących światem z kulis. Prawdopodobnie żadne inne fałszerstwo nie spowodowało tyle cierpienia, nie miało takiego wpływu na losy świata, co protokoły. Omówimy właśnie, później omówimy dokładniej treści, wpływy protokołów na historię, ale najpierw spróbuję wyjaśnić ich pochodzenie. Współczesny antysemityzm jest szczególnym rodzajem dyskryminacji właśnie pod tym względem, że przypisuje on Żydom rządzenie światem poprzez międzynarodowy spisek, no ale nie zawsze tak było. Jak się porówna właśnie, powiedzmy, no takie nastawienie Ku Klux Klanu do czarnoskórych mieszkańców Ameryki. No, nie, nikt tam nie podejrzewa, że oni skrycie rządzą Ameryką. To na to podejście wpłynęły właśnie protokoły Merców Syjonu? To było... One zapoczątkowały? Właśnie nie do końca, nie do końca zapoczątkowały, ale spopularyzowały. Mm. Bo korzeni tej ewolucji antysemityzmu z takiej bardziej typowej ksenofobii do wiary w żydowską władzę nad światem możemy te korzenie możemy odnaleźć w rewolucji francuskiej. Mm -hmm. Co bardziej konserwatywni ówcześni myśliciele, dla których niepojęte było, że sfrustrowany lud francuski postanowił pozbyć się gównianego despoty, usiłowali wyjaśnić upadek monarchii jakimś spiskiem. No tak. I w Wpierw, wpierw się pojawiły oskarżenia masonów, jezuitów, no ale z czasem właśnie Żydzi wyłonili się jako taki kozioł ofiarny i była to w pewnym stopniu reakcja na emancypację Żydów w wyniku rewolucji, a także na późniejszą liberalną politykę Napoleona wobec Żydów. W Rosji w tamtym czasie pogłoski o rzekomym żydowskim spisku trafiły na podatny grunt, w wyniku zaborów Polski populacja żydowska pod rządami cara zwiększyła się gwałtownie i władze rosyjskie obawiały się o jej lojalność. Sugestie na temat żydowskiego spisku występowały początkowo głównie w carskiej antynapoleońskiej propagandzie, a po upadku Napoleona antyżydowska retoryka nie zniknęła z Rosji, a wręcz przeciwnie, rozpowszechniła się w literaturze i prasie. O, o. Samo znakomite po prostu towarzystwo się dziś trafiło. Same plusy. Tak, jestem też szalenie ciekawy, jak to wpłynęło na retorykę w międzywojennej Polsce, bo tak przed naszym spotkaniem trochę szukałem takiego jednego księdza, który był znany z wypisów mhm. takich. No to przejdziemy do tej, tej hmm. kwestii później. Może nawet o tym samym gościu tutaj wspomnę. Wiesz znalazłem kilku. Sporo ich było, Aha, także. Dokładnie, było ich, było ich dużo, jest w czym wybierać. W XIX wieku retoryka antyżydowska rozpowszechniała się w Rosji. W 1881 roku, w tej atmosferze, car Aleksander II został zabity przez anarchistów, którzy nie mieli nic wspólnego ze społecznością żydowską. Jedna z zamachowczyni Hesia Helfman była pochodzenia żydowskiego i to wystarczyło jako pretekst dla obwinienia Żydów. Przez kraj przetoczyła się fala pogromów i nowo koronowany Aleksander III wprowadził skierowane przeciwko Żydom prawa majowe oraz utworzył ochranę tajną policję, której celem było szpiegowanie i neutralizacja przeciwników władzy. W 1894 roku syn Aleksandra III Mikołaj II objął tron po ojcu i kontynuował jego represyjną politykę. Rosja była wtedy ostatnią monarchią absolutną w Europie. W sumie, właśnie w tej chwili zdałem sobie sprawę, że gdy to pisałem, zapomniałem o Watykanie. No, ale no, generalnie absolut, monarchie absolutne były wtedy w Europie pase. No tak, możemy tak to ująć. Car, car był samowładcą w Rosji, a Mikołaj II nie był dobrym władcą, był kiepskim władcą pod każdym względem. No, Rosja, Rosja pod jego rządami przeżywała kryzys za kryzysem, ludzie byli niezadowoleni. W odpowiedzią była represyjna polityka. Ale jak się okazuje, masowe prześladowania ludności nie stanowią skutecznego rozwiązania problemów społecznych. Potrzebny był kozioł ofiarny, na którego władze carskie mogły zwalić wszelkie swoje winy i porażki. Zwolennicy reżimu dostali wolną rękę w uprawianiu antyżydowskiej propagandy i podburzaniu ludności, co poskutkowało kolejną, jeszcze krwawszą falą pogromów. Protokoły pojawiły się, były elementem tej polityki spychania odpowiedzialności na Żydów. Pojawiły się właśnie w tym okresie. W 1897 roku zaczęły krążyć w Rosji w prywatnych kręgach, zaś w 1905 roku, po upokarzającej porażce w wojnie z Japonią i stłumionej rewolucji, zostały po raz pierwszy wydane publicznie. Nie ma stuprocentowej pewności, kto dokładnie był ich autorem, ale najprawdopodobniej byli to właśnie agenci carskiej ochrany, którzy na pewno uczestniczyli w dystrybucji dokumentu. Protokoły nie stanowią przy tym oryginalnego tekstu. 30 lat wcześniej, w 1864 roku, Francuz Maurice Jolie napisał satyrę pod tytułem Rozmowy w piekle między Machiavellim i Montesquieuszem. W lekko zawoalowany sposób krytykował cesarza Napoleona III. Tekst nie miał nic wspólnego z Żydami, ale zwrócił uwagę Hermana Goethe, który był pruskim agentem tajnej policji i antysemitą. W 1868 roku wydał powieść Biarritz, która zawiera rozdział Żydowski Cmentarz w Pradze. I Rada Przedstawicieli 12 plemion Izraela. Ten rozdział stanowi plagiat Satyry Joliego. Goedrze usunął z oryginalnego tekstu aluzję do sytuacji politycznej we Francji i na jego podstawie opisał spotkanie fikcyjnej tajnej Rady żydowskich przywódców, którzy rozmawiają sobie na temat tego, jak to będą rządzić światem. Powieść g została wkrótce przetłumaczona na rosyjski, a następnie rozdział o tajnym spotkaniu został odpowiednio zredagowany i wydany samodzielnie pod tytułem Mowa Rabina. I na pewnym etapie, nie wiadomo dokładnie kiedy, według niektórych teorii, to. Jeszcze na etapie, gdy tekst nie był przetłumaczony na francuski, ochrona się nim zainteresowała przetłumaczony z francuskiego na rosyjski. To według niektórych teorii już wtedy ochrana się nim zainteresowała, być może to oni przetłumaczyli ten tekst, no, ale no na pewno na pewnym etapie, w pewnym momencie ochrana dostrzegła wartość tego tekstu jako narzędzia propagandowego i zadbali o jego rozpowszechnienie w Rosji. I w swojej ostatecznej postaci protokoły mędrców Syjonu stanowią rzekomą transkrypcję 24 przemów anonimowego rabina podczas tajnego spotkania żydowskiej rady. I wydawcy protokołów no oczywiście nie przyznawali się, jaka jest prawdziwa Prawdziwe pochodzenie protokołów, zresztą początkowo też to nie było wiadome. No, przedstawiali różne fikcyjne historie ich powstania, i co do zasady wszystkie były nonsensowne. Dla przykładu, według polskiego wydania, które cytowałem wcześniej, treścią protokołów jest plan opanowania świata przez Żydów, referowany przez Herzla na pierwszym kongresie Syjonistycznym w Bazylei w 1897 roku. Chodzi tutaj o Teodora Hercla, ojca współczesnego syjonizmu. I Tylko problem z tą historią polega na tym, że posiedzenia kongresu były otwarte, uczestniczyły w nich osoby spoza środowiska żydowskiego no i no po prostu wiadomo, że nic, nic takiego się nie działo tam na tym kongresie. Bo tak mnie tknęło, żeby sprawdzić, gdzie ta bazyla właściwie jest, jeśli okazuje że w Szwajcarii, czego bym się nie spodziewał, ale bardzo ładne miejsce. No, jakbym, powiem, jakbym miał robić kongres e, dotyczący podbijania świata, to myślę, że to całkiem fajna lokacja. Także, mm -hmm. e, No to możemy w przyszłości wykorzystać. E... Dobrze. Jestem za. Tak, no to teraz, teraz, właśnie trochę, trochę o treści protokołów. Według protokołów ludzie generalnie są głupi, źli i musi ktoś nimi rządzić. Monarchie i Kościół powstrzymywały żydowskie ambicje, ale teraz, w obliczu demokratyzacji i liberalizacji, w obliczu y, rewolucyjnych idei, wolności, równości, braterstwa, y, Żydzi mogą przejąć absolutną władzę nad światem. I cały dokument jest fundamentalnie promonarchiczny i antydemokratyczny. Ty stary, to wymyśliły protokuce. <noise> Serio, no pomyśl sobie, wszyscy są głupi, wszystko jest złe, ci chcą podbić świat, Kościół dobry i jesteśmy monarchistami. No przecież to kurde jak wyborca Korwina przeciętny. E, ciekawe, że wspominasz o wyborcach Korwina, e, Powrócimy do nich. A przynajmniej do kolegów Korwina z, z partii. No, protokółce z piwnicy, mówię ci. Mhm. Wszyscy są głupi, a jestem mądry. U. Jakby to, to ma sens całkowity, jak się pomyśli o tym właśnie, kto ten tekst stworzył. Carskie samowładztwo jest w nim wskazane jako taki naturalny i najlepszy ustrój zwiedzał o tym, że to stworzyła ochrana jako narzędzie propag propagandowe dla cara, no to to, to, ma, to ma absolutny sens. Ja się z tym całkowicie zgadzam pod warunkiem, że byłbym carem. <laughs> no tak, wszystko byłoby dobre, gdybym tylko rządził światem. No naturalnie. Tu, 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 tu. No właśnie, tak wspomniałem, wspomniałem te, te rewolucyjne idee wolności równości braterstwa, które są z taką właśnie pogardą i zawiścią przywoływane w protokołach. No to są właśnie te, te idee rewolucji francuskiej i sama rewolucja też jest przywoływana bardzo często jako przestroga i jest przedstawiana jako dzieło Żydów w protokołach. No i to też nie jest właśnie przypadkowe. No, ta, ta jakby perspektywa rewolucji to jest coś, co mhm. ciążyło jak koszmar na, na umysłach wszystkich monarchów, w tym na umyśle cara. W ogóle ci, co chcą konserwować ten stary porządek tak zwany, to strasznie chyba lubią korzystanie z tego kozła ofiarnego, tajemniczego. Mhm. Czy to będą lewacy z Niemiec i Zachodu ogólnie, czy to LGBT, czy Żydy? Mhm, jest, mam tutaj taki cytat, który bardzo pasuje do tej myśli, zaraz znajdę. Jestem zaszczycony, że już przygotowałeś cytaty na moje myśli, zanim je wypowiedziałem, to naprawdę jesteś wspaniałym przyjacielem. Tak, no mówiłeś właśnie, mówiłeś, że... Ja wypieram, co mówiłem. <laughs> <że> nie, nie. <laughs> nie pomogę. Jakby mówiłeś, że, że protokoły pasują do takiego szukania, szukania wroga, powiedzmy jakiegoś, no nie wiem, zewnętrznego, destabilizującego elementu. Dokładnie tak. Zdaniem Pola Zawackiego, historyka, badacza protokołów, taki zachowawczy ogląd organizmu społecznego jako jednolitego i bezkonfliktowego ciała zmusza do tłumaczenia nieuniknionych kryzysów czy konfliktów knowaniami wrogów lub przestępczych spiskowców, działających z zewnątrz lub w powiązaniu z siłami zewnętrznymi wobec tego organizmu. Wyobrażenia wynikające z protokołów mędrców Syjonu doskonale pasują do takiego totalitarnego przedstawienia społeczeństwa, tak jak są pokrewne poszukiwaniu jednolitości przez nacjonalistów. W perspektywie nacjonalistycznej czy nacjonalistokatolickiej publikowanie protokołów, i odwoływanie się do nich stanowi zawsze wezwanie do mobilizacji i jedności wobec międzynarodowego wroga, zagrażającego polityczno-kulturowej jednolitości. Zawadzki tutaj wspomina konkretnie perspektywę nacjonalistokatolicką, bo tu się odnosił do anty antysemizmu w Polsce. I zaraz, zaraz właśnie będziemy sobie rozmawiać o antysemityzmie w Polsce międzywojennej, Ooh. ale najpierw. Porozmawiamy jeszcze o tym, jak protokoły rozprzestrzeniły się tuż po powstaniu, jakby zanim dotarły do Polski. Zdobyły popularność w Rosji po publikacji i były kilkakrotnie wydawane, wznawiane przed 1917 rokiem, ale prawdziwy rozkwit. Protokołów nastąpił dopiero po upadku caratu podczas wojny domowej między bolszewikami a tak zwanymi białymi. I zacytuję tutaj historyka Timothy'ego Snydera. Twierdzenie, że Żydzi byli bolszewikami, a bolszewicy Żydami, było elementem propagandy białych podczas rosyjskiej wojny domowej. Oczywiście większość komunistów nie była Żydami, a przytłaczająca większość Żydów nie miała nic wspólnego z komunizmem. Połączenie tych dwóch grup nie było błędem ani przesadą, ale przekształceniem tradycyjnych uprzedzeń religijnych w narzędzia jedności narodowej. A to szalenie ciekawe, bo nawet dzisiaj się spotyka, przecież właśnie. widowałem taki argument gdzieś w internetach, że no, lewaki to w Rosji to, były, to byli Żydzi. O tak, tak, to jest. E... No, stały element propagandy, judeo-bolszewizm, no to było stałe, stałe hasło nazistowskie. Taki fragment na ten temat właśnie. E, rewolucja i otworzenie rządu bolszewików były opisywane w propagandzie białych jako efekt żydowskich machinacji i dowód na prawdziwość protokołów. E, po zabiciu rodziny carskiej rozprowadzano też fałszywe informacje o tym, że egzekucja stanowiła żydowski mord rytualny. Po rewolucji, a następnie po zwycięstwie bolszewików w wojnie domowej, miały miejsce fale emigracji białych, i wraz z nimi rozprzestrzeniły się protokoły. Duża liczba białych emigrantów trafiła do Niemiec, gdzie w 1920 roku wydano pierwsze tłumaczenie protokołów na język niemiecki. I rozkwitający ruch faszystowski przyjął je z wielkim zainteresowaniem i zaadoptował jako narzędzie antysemickiej propagandy. Zdaniem Snydera, protokoły dokończyły edukację Hitlera jako antysemity. W Mein Kampf Hitler bezpośrednio się do nich odwoływał. Zostały szybko przetłumaczone na inne języki europejskie. Amerykański magnat samochodowy Henry Ford opublikował w 1920 roku opartą na nich serię artykułów pod tytułem The International Jew, czyli Międzynarodowy Żyd. Protokoły bardzo szybko po rewolucji październikowej i po zakończeniu wojny domowej w Rosji rozprzestrzeniły się w Europie i na świecie. A czy widzieliście może dane dotyczące ilości egzemplarzy w Polsce w międzywojniu? Czy obiło ci się coś takiego opatrzajki? Właśnie nie, nie znam danych, jeśli chodzi o nie wiem tysiące egzemplarzy. Po raz pierwszy zostały przetłumaczone na polski i wydane w 1919 roku. Mhm. Później były do 1939 wielokrotnie wydawane. Nie wiem, jaki był nakład. A spróbuję nawet skorzystać z naszego wujka dobrego Google i może coś mi powie. To ja w tym czasie będę dalej czytał o, o tym, o losach protokołów w Polsce, czyli o tym, jak y, protokoły zostały przyjęte w Polsce, y, bo ich interpretacja związana była z y, obawami o powstanie tak zwanej judeo y, czyli Polski zdominowanej i rządzonej przez Żydów, i taka Judeopolonia miała służyć Żydom jako baza do rządzenia światem. Lęk ten był obecny w polskiej literaturze, kulturze przynajmniej od 1817 roku, gdy Julian Ursyn Niemcewicz wypluł z siebie pamflet „Rok 3333”, czyli sen niesłychany. Opisał w tym pamflecie wizję Warszawy rządzonej przez Żydów. Pod nazwą Moszkopolis. I tego typu fantazje rozpowszechniły się u schyłku XIX wieku w ramach rodzącego się polskiego ruchu nacjonalistycznego. Żydzi zaczęli w oczach jego przedstawicieli odgrywać rolę czwartego rozbiorcy. W tym miejscu mam napisane w swoim pliku Tutaj opowiedzieć o akwaparku i palmach Grzegorza Brauna. <grymne> Więc tak, czas na powrót do, do Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun jest jedną z osób, które właśnie się obawiają cały czas tej, tej judeopolonii. Judeo I jakby Grzegorz Braun takie, takie wysuwał sugestie, że Żydzi będą próbowali jako takie zaplecze, czyli nie wiem, punkt startowy, będą próbowali stworzyć jakąś tajną bazę w Polsce, a potem, nie wiem, przejmą kontrolę nad całym krajem. Wysunął parę teorii na ten temat, jak może do tego dojść, ale jedna była szczególnie zabawna, więc teraz zacytuję Brauma i w ogóle ten cytat wziąłem, te, te historie z książki Turbo Patriotyzm Marcina Piórkowskiego którą polecam. No to czytam. I te, teraz to, to jest wypowiedź Brauma, nie, nie wypowiedź yy, Napiórkowskiego. Yy, Mszczonów. Położony zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, wzdłuż trasy katowickiej, znany z term. Rok temu nabrała nagle tempa budowla, budowa zlokalizowanego tam akwaparku. Ten akwapark powstaje na niewielkiej części terenów zakupionych przed laty przez żydowskich inwestorów w tej okolicy. Tu mała ciekawostka. W mszczonowskim akwaparku zaplanowano nasadzenie 700 palm co ciekawe przywiezionych nie jako sadzonki, tylko jako pełnowymiarowe drzewa, które zanim trafią do mszczonowa, przejdą aklimatyzację w Rotterdamie. Proszę rzucić okiem na mapy pogody. Każdy zauważy, że w Rotterdamie wiatry bywają bardziej porywiste niż w mszczonowie a poza tym Proszę zwizualizować sobie transport przez pół Europy 700 drzew palmowych. Moja reżyserska wyobraźnia podpowiada mi różne scenariusze w konwencji Bonda i szalonego naukowca doktora No. Uważam, że każdy, kto przywozi 700 drzew palmowych, może przywieźć do Polski wszystko. Chciałbym widzieć polskich celników, którzy będą te palmy opukiwać. Bardzo wątpię, czy takowi się w ogóle znajdą. Co? No i tak. To jest zabawne. Możemy się pośmiać, hahaha, ha, ha. ale z drugiej strony ten absurd y, teorii Brauma y, może być takim y, świadomym retorycznym zagraniem, no bo on może, może takie bzdury wygadywać i z jednej strony to może brzmieć śmiesznie nawet dla jego, y, jego zwolenników, ale z drugiej strony. Przekazuje te treści o jakimś spisku żydowskim, o próbie przejęcia Polski, i takie przyozdobienie to tym absurdem pozwala mu powiedzieć, jeśli ktoś go oskarża o, o propagowanie antysemityzmu, to może mu powiedzieć, że no co ty głupi lewaku, ja tu sobie żartuję, a ty to na serio bierzesz. I brało mu mo, może tak świadomie. Coś takiego robić. A może półświadomie, no ale ta taka strategia retoryczna, czy strategia prawna jest używana otwarcie przez e, takich e, prawicowych komentatorów w Ameryce, takich jak Tucker Carlson, czy Alex Jones, którzy. Śmietanka, kurde, intelektualna dzisiaj. O tak, najlepsi z najlepszych. E, oni, jeden i drugi oddzielnie byli, byli o coś tam pozywani, i jeden i drugi y, argumentowali w sądzie, że te teorie, te poglądy, które głoszą y, y, w trakcie swoich y, programów y, są tak absurdalne, że to jest oczywiste, że, że to jest fikcja, że to jest y, no, taka y, że to nie są informacje, tylko to ma być rozrywka, i że nikt nie, nikt nie mógłby brać ich na poważnie. Jones to ostatnio dostał, chyba przegrał proces właśnie. Posunął się za daleko. Pomyślałem o dwóch rzeczach w sumie, jak jeszcze się o Braunie. Mhm. Że Primo, bo najpierw tak zakrzyknąłem, co? Jak się na tym zastanowiłem, to metafora pobudza wyobraźnię, a pobudzona wyobraźnia pozwala ideom się lepiej przyswajać. Mhm. Druga rzecz, którą pomyślałem, to serter pracet. W jednych z jego książek się pojawił, nie, nie przytoczę dokładnego cytatu, ale zapadł mi w pamięć fragment, w, w którym Pratchett mówił o tym, że śmiech właśnie pozwala ideom się też przyswajać. Mm -hmm. I pomyślałem, że kurde, no w sumie co, coś jest z tym, z tym, że te palmy. Mm -hmm, mm -hmm. Człowiek w pewnym momencie zaczyna się kumać o co mu chodzi, a... ale ta metafora jest tak absurdalna, że, że gdzieś to zapada w twoją głowę. No tak, na pewno trochę. zapada w pamięć. No, a, a swoją drogą coś udało Ci się znaleźć o tych, o nakładzie protokołów w Polsce? E, niestety nie. Odkryłem tylko, że, i to może się u Ciebie też pojawić, ale że pan e, rektor Kulu tak. cytował dowody jako empiryczny dowód na to, że Żydzi pełnią destrukcyjną rolę w prasie i wychowaniu, nadużywając wolności wyznania. O tak, tak. To e, też na to trafiłem. Jestem dramatycznie wprost niezaskoczony, że to z kulu akurat takie złote myśli pochodzą. Co? Oczywiście Nie. szanuję, oczywiście szanuję wszystkie, wszystkie uczelnie wyższe w Polsce, ale <laughs> uważam, że kul, kul to ani uczelnia, ani wyższa, więc sorry. <laughs> no cóż. Ok. No to tak. Mieliśmy dygresję o Braumie i jego palmach. Wracając do 1919 roku, gdy protokoły pojawiły się na polskim rynku, doskonale pasowały do tej, tej wizji Judeopolonii, do tej, tej wizji Polski zagrożonej żydowską dominacją. Wpisały się w koncepcję niepodległej Polski, propagowaną przez Endecję Polski jako państwa katolickiego. Wykluczającego Żydów poza nawias społeczny, zgodnie ze sloganem Polak równa się katolik, niekatolik równa się nie Polak. No tak, i zgodnie, zgodnie właśnie z takim sloganem, antysemityzm polskich nacjonalistów we wczesnym XX wieku miał na, cele, na celu obrony tożsamości narodowej, zdefiniowanej w, cis, w ścisłym związku z katolicyzmem. I tutaj też mi się przypomina to, to hasło narzędzia tożsamości narodowej. To, co Snyder pisał o Białych, o tym jak. Nie, u, nich, u niego to było narzędzie jedności narodowej, nie tożsamości, no ale myślę, że to, to jest podobne. Założenia? Podobna koncepcja. No, Podobną funkcję pełnił e, antysemityzm dla tych białych Rosjan walczących z bolszewikami, e, jak i dla endeków w Polsce. Właśnie endecy e, z, takim, z takim sloganem chcieli wykluczyć Żydów poza nowe, niepodległe polskie społeczeństwo. Z kolei dla białych Rosjan no to służyło takiemu... Wykluczeniu, wykluczeniu bolszewiku, że to nie są, to są Żydzi, to nie są prawdziwi Rosjanie, my jesteśmy prawdziwi Rosjanie i walczymy o przywrócenie tej prawdziwej Rosji. Protokoły, to, a to już wspominałem, były wielokrotnie wznawiane w międzywojennej Polsce, na przykład nacjonalistyczne Towarzystwo Rozwój, mające na celu polonizację gospodarki, poprzez jej chrystianizację, czyli wypieranie Żydów z życia ekonomicznego, w 1923 roku opublikowało serię wydawniczą Biblioteczka Żydoznawcza i pierwszym tomem w tej serii były protokoły. W polskich przedmowach i komentarzach do protokołów często odwoływano się do traktatu o ochronie mniejszości narodowych. To był tzw. Tak Mały Traktat Wersalski, Podpisany przez Polskę jako warunek zawarcia głównego traktatu werselskiego, i analogiczne traktaty zostały też narzucone przez zwycięskie mocarstwa niektórym innym nowo powstałym państwom. Nad przestrzeganiem tych traktatów czuwała Liga Narodów, no i dla wielu te traktaty stanowiły pogwałcenie suwerenności młodych państw. I ta opinia miała swoje uzasadnienie, bo na przykład Wielka Brytania czy Niemcy nie były zobowiązane takimi samymi przepisami. No to nie było. Jakby to nie była równa, równa sytuacja. Takie dziewiętnasto myślenie, 19-wieczne myślenie, że kto, kto jest większą rybą, ten dyktuje wszystkie warunki, a, a płotki to muszą się dostosować. Entuzjaści protokołów. Szli dalej, nie, no nie, nie uznawali po prostu tego, że tam Wielka Brytania czy Francja jakoś próbują swoją geopolityczną wolę narzucić Polsce. Uważali traktat o ochronie mniejszości za dowód wpływów żydowskich. I sama Liga Narodów była uznana za instrument polityki i dążeń żydowskich odnośnie do wszystkich narodów świata. Wiele wpływowych postaci międzywojennej Polski w swoich wypowiedziach bezpośrednio nawiązywało do protokołów, właśnie tak jak wspominany Józef Kruszyński uzasadniał pogromy jako reakcję samoobronną, zalecał zgładzenie ze świata plagi żydostwa i właśnie jak już wspominałeś, wskazywał protokoły jako dowód empiryczny na destrukcyjną rolę Żydów. Byli też tacy antysemici, którzy Ograniczali się do rozpowszechniania wizji świata zgodnej z protokołami, ale nie, odwołali, nie odwoływali się do nich wprost. Należał do nich Roman Dmowski, który opisał taki spisek w, w powieści dziedzictwo. Jednym z najlepiej znanych apostołów antysemityzmu w międzywojennej Polsce był ksiądz Stanisław Trzeciak który wydał wiele tekstów poświęconych Żydom, wychwalał Hitlera, otrzymał z rąk Hitlera order zasługi Orła Niemieckiego i współpracował z nazistami po 1939 roku, dopóki sam nie został przez nich zabity podczas Powstania Warszawskiego. O. Trzeciak szeroko, tak, no cóż, smuteczek. No, dla mnie jest najbardziej fascynujące, że jak rozumiem, głosił. Polskość, jednolitość i że ci wredni obcy, to, 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 to nam zagrażają, a potem dostawał, kurde, medal od premiera sąsiedniego państwa, tak? Kanslerza, no, przepraszam. To, to jest generalnie taka ciekawa kwestia, taka międzynarodowa współpraca nacjonalistów. Um... Co wydaje mi się, że, bo, no bo to jest taka retoryka siły, nie? W tym się gdzieś tam pojawia retoryka wyższości, takiego założenia, że to my jesteśmy jakby grubą rybą i brak takiego pomyślenia, że no ci co myślą tak samo jak my z tego sąsiedniego to to mogą okazać się na przykład rekinem i jak tu przypłyną, to, to nas nie wiem, nie, nie mm -hmm. wezmą na ząb. No, być może, być może też Trzeciak nie wiem właśnie, jakie miał poglądy w tej kwestii, ale być może ten, ta współpraca z nazistami, też u niego była związana z niechęcią do bolszewików. Nie zdziwiłbym się. No bo no, no byli i są. Tacy, są takie osoby, które uważają, że no Polska powinna była się sprzymierzyć z Hitlerem w 1939 roku i pójść razem na, właśnie na Związek Radziecki. E, jest taka książka, taka fantazja. E, Pakt e, Ribbentrop-Beck. Polska jakby tam zastępuje Związek Radziecki na koniec II wojny światowej. W sensie ma taką pozycję, najpierw Polska pokonuje... E, wspólnie z, z nazistami pokonuje Związek Radziecki, ale potem Pola, Polska się sprzymierza z Wielką Brytanią, ze Stanami Zjednoczonymi, razem pokonują e, nazistów i Polska tworzy takie międzymorze, te, te wizje Piłsudskiego. Do morza, do morza. Tak, od morza do morza, tam Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia. No, a potem jest wielka impreza z i duch papieża się pojawia, rozumiem, tak? <grym> tak, tak, duch Ja na II z, tak, nie, nie... z Z przyszłości. <grym> tak, dokładnie tak. się przenosi. Dobra, co ja miałem, na czym ja się zatrzymałem? Aha, już wiem na czym. Tak, trzeciak współpracował z Nacistami, bla, bla, został zabity. Zabita na Sory, Współpracował z nazistami został zabity. Wszystko się zgadza. Że i tak, żeby o tobie tak mówili, tak? Tak spojrzałem na jego wybrane publikacje, i bardzo mi się podoba, że napisał, nie wiem czy broszurę, czy tekst, czy, czy, czy artykuł, ale pod tytułem Pornografia narzędziem obcych agentur. O, to, to ja tutaj mam kilka wy, wymienionych jego tekstów, ale to dotyczących właśnie Żydów. Talmud Ogoja, a kwestia żydowska w Polsce, mesjanizm, a kwestia żydowska, program światowej polityki żydowskiej, konspiracja i dekonspiracja. I wszystkie te teksty były szeroko posiłkował się protokołami, pisząc te, te wszystkie pamiętne dzieła. To ja zjeżdżałem w międzyczasie do środka, licząc na jakieś pikantne szczegóły, ale niestety to, to była w sumie straszna pułapka, i się okazuje, że to też jest na temat, ponieważ tam są w spisie rzeczy, takie rzeczy jak zgubne skutki rozpusty u Żydów i zgubne wpływy Żydów na obce narody walka ze złem getto powszechne mm, Więc jakby... getto powszechne nawet Brzmi obiecująco no, nawet jakby gość liczyłem, że jedna ciekawa rzecz pornografia że coś będzie jakoś wartość w jego życiu ale kurna nie, nie mógł odpuścić tym nieszczęsnym Żydom i też musiał ich tam no to był człowiek z jedną pasją najwyraźniej no tak ja przepraszam, ale no, nie, nie mogę to. Po prostu poczułem się zdradzony, no? Liczę na ilustracje, jakieś przykłady tej zgubnej pornografii, no kurde. Jeśli szukasz zgubnej pornografii, to nie wiem czy słyszałeś kiedyś jest coś takiego jak internet. Może ci się spodobać. No dobrze, ale wiesz, no kurde bo tutaj jakby... Klasyczna, historyczna pornografia, no rozumiem. No i to, rozumiem. że ksiądz i pomyślałem, no, no wiesz, no muszę wiedzieć, czego się muszę mm -hmm. dostrzegać, nie? Jakby... A, mm -hmm. a bez ilustracji to nie będę wiedział, na co mam nie patrzeć, nie? No to... Jakby... No o tak, o tak, to, to zawsze jest pomocne ilustracje poglądowe, na co tak. jest poglądać. No dokładnie, no, ale niestety nawet tego nie mógł w swoim życiu zrobić dobrze, więc... No cóż, przynajmniej udało mu się... Umrzeć. Umrzeć, no właśnie, jakiś sukces. To teraz, jakby tak, jesteśmy cały czas w latach dwudziestych XX wieku, i w 1920 roku na łamach brytyjskich gazet doszło do demaskacji protokołów jako plagiatu i fałszerstwa. Tekst protokołów miejscami słowo w słowo podąża za tym oryginalnym pamfletem Morisa Joliego, więc jak się tylko zestawi te dwa teksty, to od razu widać, że to jest oczywisty plagiat. I pomyśleć by można, że coś takiego zakończy karierę protokołów i w ogóle nie ma o czym robić podcastów. Ale jednak okazuje się, że ujawnienie prawdziwego pochodzenia dokumentu nie miało żadnego znaczenia dla zagorzałych antysemitów. I zacytuję tu ponownie polskie wydanie. Pochodzenie protokołów schodzi na plan drugi wobec faktów, które zwróciły już powszechną uwagę, że protokoły są wiernym odbiciem walki, jaką wszechświatowe żydowstwo prowadzi dla opanowania społeczeństw i państw europejskich. Ty, czekaj, 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 Ogólnoświatowe, powiedzmy, tak byśmy, tak byśmy powiedzieli. I tak, właśnie, tak, ten cytat. Generalnie, no przekaz jest tutaj taki, że protokoły mogą być fałszywe, mogą nie być fałszywe, no ale to nie ma żadnego znaczenia, bo światowe wydarzenia stanowią wystarczające świadectwo tego, że istnieje ten spisek żydowski. I można znaleźć mnóstwo podobnych wypowiedzi faszystów i antysemitów. To jest naprawdę, przygotowując ten odcinek, znalazłem pełno takich wypowiedzi. Nie mogą się powstrzymać od mówienia o tym, jak to no mogą być fałszywe, mogą nie, ale co z tego, skoro y, mamy, mamy inne własne dowody. Dla przykładu, w 1993 roku sąd w Moskwie orzekł, że protokoły to fałszerstwo. Dmitry Wasiliew, przywódca antysemickiej monarchistycznej organizacji Pamięć, stwierdził, że cała historia Rosji po 1917 roku stanowi solidny dowód na ich autentyczność. I w tym samym czasie w Polsce, na początku lat 90., pojawiały się głosy, że plan Balcerowicza stanowi urzeczywistnienie protokołów i ma na celu zrujnowanie polskiej gospodarki. Yy I tutaj wchodzi w grę taka, no taka, te, taka cecha udanych teorii spiskowych. Yy cytując Pola Zawadzkiego ponownie, logika spiskowa stanowi niepodważalny empirycznie system zamknięty. Yy teorie spiskowe stają się popularne, m m między innymi dzięki swojej odporności na rzeczywistość. Cokolwiek by się nie działo. Wyznawcy protokołów są gotowi wyjaśnić to ich treścią. No i to jest typowe dla takich dobrych, udanych y, teorii spiskowych. Byli tacy antysemici, którzy po cichu uznawali prawdę o protokołach, ale dalej je wykorzystywali do podsycania nienawiści wobec Żydów. Na przykład taki sobie pan Józef Goebbels. W swoim dzienniku wprost pisał, że uważa protokoły za fałszerstwo, które jednak skrywa głębszą prawdę o Żydach. I po dojściu nazistów do władzy, pod kierownictwem Gebelsa, wielokrotnie wznawiano niemieckie wydania protokołów, i były one regularnie cytowane w materiałach propagandowych. I po 1939 roku w okupowanej Polsce. Również wznowiono polskie tłumaczenie protokołów. Janusz Tasbir tak podsumował ich karierę w pierwszej połowie XX wieku. O popularności protokołów zadecydowało zwycięstwo dwóch totalitaryzmów, sowieckiego i hitlerowskiego. W wydarzeniach 1917 roku dopatrywano się kierowniczej roli rzekomych mędrców Syjonu. Natomiast trzecia Rzesza uczyniła z falsyfikatu swoistą Biblię nienawiści. No i nie chcę tutaj wyolbrzymiać roli samych protokołów, ale na pewno można powiązać ich popularność w Europie przed II wojną światową z Holokaustem, zarówno jeśli chodzi o postawę czynnych sprawców, aktywnych sprawców, jak i osoby, które biernie akceptowały to, co się działo. Idea żydowskiego spisku, rozpowszechniona w znaczącej mierze za pomocą protokołów, służyła za moralne uzasadnienie prześladowań Żydów i eksterminacji Żydów. O wiele łatwiej jest wysłać sąsiada na śmierć, a potem zabrać jego dobytek, jeśli jesteś w stanie wymówić sobie, że ratujesz tym sposobem świat przed niszczycielskim spiskiem. I tym sposobem dotarliśmy do Końca pierwszej połowy i końca II wojny światowej, powiedzmy. No, no, w dużym skrócie to wszystko tutaj omawiałem, ale yy, yy, no, po prostu to jest yy, skomplikowana, długa historia i jakoś próbowałem streścić, yy, skondensować yy, to wszystko. Koniec II wojny światowej, yy, chociaż przyniósł upadek publicznego antysemityzmu, to nie przyniósł yy, Upadku protokołów. Pozostały popularne, tylko jakby zaczęły być inaczej wykorzystywane, i będziemy, będziemy omawiać te, te losy protokołów po II wojnie światowej, i zwłaszcza jak były i są wykorzystywane w Polsce, jak, jak się o nich mówi w Polsce w, drugim, w drugiej połowie tego odcinka. Więc nie wiem, czy jeszcze coś masz masz do dodania teraz, Niedźwiedziu, do powiedzenia o tym, o czym rozmawialiśmy? Eee, tak. Tak, proszę bardzo. Tak. To znaczy, to, 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 to oryginalnie było to, co miałem do powiedzenia, ale. A, to piękne słowa. Dziękuję, dziękuję Ci, że, że zechciałeś mnie zaprosić do tego wspaniałego programu, i cieszę się, że taki niekontrowersyjny temat na sam początek, że tak powiem, mojej obecności w internecie mi się trafił. <noise> Naprawdę jestem ci że to było świetnie przemyślane. <noise> tak w kontekście tych nadchodzących wyborów, w drugiej części tego odcinka, pojawi się paru polityków, e, którzy obecnie kandydują w tych wyborach. Już jeden właśnie, Grzegorz Braun, już się pojawił. No i to są osoby, których e, chętnie w ogóle bym nie widział władzy jakiejkolwiek i stwierdziłem, że to też może być akurat taki dobry moment żeby o czymś takim sobie porozmawiać Myślę, że tak i myślę, że to Mateusz, ja bardzo popieram to, że jakby nie wahasz się dobierać tematów, które cię interesują i Widmo Bana ze wszystkich platform streamingowych, na drugim odcinku, gdzie nie potrzebuję przed, <laughs> przed propagowaniem tej misji na ten podcast. Bardzo to szanuję. i Cieszę się, że jesteś moim kolegą. I, i wzajemnie też się bardzo cieszę. E, dobra, to jest już, już dość poklepywania się po plecach. Dobra. E, no to dzięki, dziękuję słuchaczom i papa do zobaczenia w drugiej, drugiej części. Yo.